Ola, dziś pokażę Wam kolejny punkt na liście najpiękniejszych wsi i miasteczek w całej Hiszpanii. Tym razem odwiedzamy Alcézar. Zapraszam. Alcézar to liczące około 300 mieszkańców miasteczko położone w aragońskiej prowincji Huesca. Znajduje się około 23 km od miasta Barbastro. Do celu naszej podróży najłatwiej dotrzeć opuszczając drogę szybkiego ruchu Lerida-Huesca z jazdem numer 77. Interesująca nas miejscowość położona jest w komarce, czyli odpowiedniku naszego powiatu o nazwie Somontano de Barbastro. Pierwszy człon tej nazwy może brzmieć znajomo dla koneserów wina, ponieważ to właśnie w tych okolicach, i to podobno jeszcze od czasów rzymskich, wytwarzane są trunki, na których etykiecie dumnie widnieje ta marka regionalna. Samo słówko Somontano oznacza podnóże góry i wynika z faktu, że ten skrawek Aragonii, nazywany często Prepirenejami, stanowi naturalną granicę między doliną rzeki Ebro, a rozciągającymi się na wschodzie górami. Żeby jednak dotrzeć w aragońskie Pireneje, należy jeszcze pokonać nieco niższe, ale jak się zaraz przekonacie, równie urokliwe góry Sierra de Guara, na których południowym krańcu znajduje się właśnie Alcézar. Widzowie śledzący mój kanał zauważyli już pewnie, że nie jest to pierwsze miasteczko, które określam mianem najpiękniejszego. Przy okazji wizyty w Albarracín zabrakło mi jednak czasu na opowiedzenie Wam o tym, że w Hiszpanii od 2011 roku rozwija się również Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, czyli Związek Najpiękniejszych Hiszpańskich Wsi i Miasteczek. By móc przystąpić do tego stowarzyszenia, miasteczko kandydujące nie może liczyć więcej niż 15 tysięcy mieszkańców i musi wyróżniać się walorami architektonicznymi lub naturalnymi. Wieloetapowy proces akcesyjny pomyślnie przechodzi jedynie 20% miejscowości ubiegających się o tytuł jednej z najpiękniejszych oraz prawo do umieszczenia stosownego oznakowania na rogatkach miasta i w materiałach promocyjnych. Sama nazwa Alcézar wywodzi się z arabskiego Al-Kasr. Charakterystyczna, górująca nad okolicą skała czyniła z tego miejsca idealny punkt obronny na niestabilnej granicy kalifatu Kordoby i zamieszkiwanych przez chrześcijan Pirenejów. Lokalizacja ta była na tyle atrakcyjna, że w IX wieku zbudowano tu twierdzę, o którą na przestrzeni całego stulecia rywalizowali lokalni muzułmańscy władcy. W XI wieku umocnienia przeszły we władanie rodzącego się właśnie Królestwa Aragonii. Wszystko za sprawą Sancho Ramireza, który podbił te okolice. Właśnie w tym okresie znaczenie twierdzy na skale wzrosło jeszcze bardziej, gdyż stanowiła ona ważne zaplecze militarne i religijne w procesie tzw. rekonkwisty. Wraz z rozrastaniem się królestwa i oddalaniem od Alcézar jego granic, mieszkańcy położonej za murami osady zaczęli stopniowo przenosić się w dół. Historycy i archeolodzy spierają się co do tego, czy nowe, powstałe w XII wieku osiedle również posiadało swoje mury. Najprawdopodobniej okazały się one zbędne, gdyż funkcje obronne pełniły same domy, których przylegające do siebie ściany okalały wnętrze miasteczka, tworząc przy tym labirynt wąskich uliczek, skomunikowanych ze sobą niewielkimi tunelami. Dziś to właśnie te rozwiązania tworzą klimat miasteczka, którego malownicze uliczki i zakamarki wciągają lekko zagubionych turystów, gotowych krążyć po nich bez końca, by upewnić się, że zobaczyli już wszystko. Oczywiście nie zamierzam Wam tutaj ściemniać, że Alcézar nie jest miejscowością turystyczną, albo że jest w 100% oryginalnie zachowanym średniowiecznym miasteczkiem. No, niestety, większość miejsc ze wspomnianej już listy najpiękniejszych miasteczek mocno wykorzystuje swój potencjał turystyczny i w tym przypadku również duża część tych budynków, które możecie podziwiać, to po prostu współczesne kopie, które mieszczą albo schroniska, albo hotele, restauracje albo bary. Na szczęście nawet te współczesne budynki nie szpecą okolicy i tworzą godne tło dla dawnych domów i pałacyków pochodzących głównie z XV, XVI i XVII wieku, czyli okresu,
którym miasteczko przeżywało swój ponowny rozkwit. Alcázar to jedna z bardziej znanych pozycji z listy najpiękniejszych miasteczek. Podobno rocznie pojawiać się tu może nawet 200 tysięcy turystów. Jednak przyjeżdżając tu w środku tygodnia, a zwłaszcza popołudniami, da się jeszcze trafić na moment, kiedy położone na centralnym placu bary i restauracje zamykają, a uliczki pustoszeją. Wtedy można wreszcie spokojnie skupić się na podziwianiu domów i ich detali. Wśród tych bardziej osobliwych, a nawet dość odpychających szczegółów, figurują racice dzików, przybite do niektórych nadproży. Zgodnie z lokalną tradycją, mają one przeciwdziałać urokom i odpychać złe moce. Dawniej uważano bowiem, że okolice Alcázar zamieszkują potężne wiedźmy, które obwiniano o wywoływanie burz i gradobić, nawiedzających Aragonię. Wśród zabytkowych budowli wyróżnia się zwłaszcza położony u stóp miasteczka kościół Archanioła Michała. Choć wygląda na nieco starszą, świątynia ta wzniesiona została na gruzach swojej poprzedniczki na początku XVIII wieku. W trakcie waszej wizyty kościół i tak pewnie będzie zamknięty. Ale nie macie czego żałować. Większość jego wnętrz została zniszczona w trakcie hiszpańskiej wojny domowej. Ciekawostką jest również wciśnięty między sąsiednie domy wąski front niewielkiej kapliczki pod wezwaniem Maryi od Śniegów. Jednak największa atrakcja znajduje się na szczycie wspomnianej już skały. Trud podejścia pod wzgórze zamkowe wynagradzają tu widoki. Z jednej strony pozwalają one podziwiać miasteczko z zupełnie innej perspektywy. Z drugiej stanowią też świetny taras widokowy na okalający Alcázar Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, którym nacieszymy oczy w drugiej części tego filmiku. Zgodnie z legendą, dawną muzułmańską twierdzę zdobyto podstępem, gdy młoda chrześcijańska poddana uwiodła rozwiązłego namiestnika, zabijając go zaostrzoną peinetą, czyli tradycyjną hiszpańską spinką do włosów. Odcięta głowa władcy posłużyć miała jako znak do szturmu i powód do zbiorowego samobójstwa obrońców, którzy w akcie desperacji wraz ze swoimi końmi rzucili się ze skały. Wracając do samego zamku, niestety nie zachował się on do naszych czasów tak dobrze, jak położony 75 km dalej zamek w Loarre, który pokazywałem wam w poprzednim filmiku. W warowni w Alcázar, co prawda znaleźć można jeszcze resztki XI-wiecznych umocnień, świątyni, a nawet wysuniętą wieżę osłaniającą podejście do zamku. Jednak większość z konstrukcji obronnych, które podziwiać można w drodze na wzgórze, pochodzi już z późnego średniowiecza i kolejnych epok. Największym skarbem skrywanym przez te mury jest bez wątpienia kolegiata mariacka. Dawna siedziba zakonu Augustynów, których osadzono tu pod koniec XI wieku. Już po przekroczeniu progu budowli stajemy w przepięknym klaustrum, wyróżniającym się m.in. kolumnami w stylu romańskim. Choć w większości są to stylizowane kopie pochodzące z wieków późniejszych, przynajmniej część z nich uznawana jest za oryginalne. Niepowtarzalnej atmosfery tego miejsca dopełniają elementy pochodzące z przebudów realizowanych między XV a XVIII wiekiem, wśród których wyróżniają się zwłaszcza freski pokrywające ściany klaustrum. Przylegająca do niego świątynia powstała w wieku XVI. Choć głównie późnogotycka, w jej wnętrzach odnaleźć można także elementy barokowe, dodane w trakcie późniejszych prac. W górnej części klaustrum w podobno przeklętej dzwonnicy znajduje się też mechaniczny zegar, wykorzystujący do swego działania przeciwwagę dwóch bloków kamiennych zwisających wewnątrz wieży. Znajdziecie tam również niewielkie muzeum sztuki sakralnej, ale ja wciąż nie mogłem oderwać wzroku od roztaczających się stąd widoków. Natomiast jeśli szukacie bardziej dziwniczych miejsc, to Sierra de Guara oczywiście was nie zawiedzie. Co kilka kilometrów wędrując tutejszymi szlakami na pewno traficie na jakąś, jeśli nie opuszczoną, to przynajmniej spokojną i nieobleganą przez turystów wieś. Tak, jak na przykład XVI-wieczna San Pellegrin. Ta na wpół opuszczona wioska, oddalona od Alcázar o około 5 km, będzie świetną bazą noclegową dla tych, którzy wolą uniknąć tłumu jednodniowych turystów. Ale Alcázar ma
inną zaletę. Jest bardziej uniwersalny. Świetnie nadaje się dla kogoś, kto wpadnie tutaj na 2-3 godzinki w weekend tylko po to, żeby zrobić kilka urokliwych zdjęć. Będzie też dobrym miejscem wypadowym dla kogoś, kto będzie chciał spędzić tutaj noc i pozwolić sobie na dłuższe wędrówki. Wreszcie jest też czymś pomiędzy tymi dwiema opcjami, ponieważ oferuje na przykład możliwość przejścia się podwieszanymi pod skałami platformami widokowymi, które stanowią taką dostępną praktycznie dla każdego w miarę sprawnego człowieka namiastkę uroków Sierra de Guara. Ta opcja będzie Was kosztowała kilka euro, ale moim zdaniem naprawdę warto. No, a można też po prostu wskoczyć do wody i udać się na wędrówkę jednym ze szlaków prowadzących wzdłuż, a czasem nawet poprzez rzekę Vero, przepływającą u stóp Alcázar. Trasa, którą możecie właśnie podziwiać, rozpoczyna się w okolicy wielkiej pieczary Cueva de Pica Martillo. Liczne jaskinie to jeden z elementów charakterystycznych, zwłaszcza dla tej części Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Wiele z nich stanowi atrakcje dla fanów wspinaczki, a niektóre skrywają także dodatkowe ciekawostki, o których opowiem Wam pod koniec tego filmiku. Wracając do samego spaceru rzeką Vero, oczywiście nie wskoczyłem tutaj zupełnie na dziko. Przed wyjściem dopytałem w miejscowym punkcie informacji turystycznej, czy trasa, którą znalazłem w internecie, faktycznie istnieje, jest bezpieczna i aktualnie możliwa do przejścia. Musicie pamiętać, że w zależności od pory roku i opadów, trudność takiej wyprawy może ulec zmianie. Jeśli chodzi o lato, to tak jak widzicie, przechadzka ta nie powinna sprawić większych problemów. Choć muszę też przyznać, że moje skupienie na nagrywaniu i złudzenie optyczne wywołane przez tę krystalicznie czystą wodę sprawiły, że kilka razy cieszyłem się z faktu, że na tę część wycieczki wziąłem jedynie sprzęt w pełni wodoodporny. Z rzeczy praktycznych warto zabrać ze sobą jakieś buty do aktywności wodnej. Mogą być nawet takie typowe, zakupione gdzieś w nadmorskim kurorcie, w którym występują jeżowce, albo jakiekolwiek inne, którym nie straszna jest woda. Choć wyglądają malowniczo, tutejsze kamienie są śliskie i ostre, więc próba bosej wędrówki szybko przekształciłaby się w powolną torturę i walkę o utrzymanie równowagi. Nie polecam również wypraw nieznanymi szlakami w dół rzeki, ponieważ można natknąć się tu na dość niebezpieczne niespodzianki, o których w dalszej części filmiku. Poza tym nie pozostaje już nic więcej niż cieszyć się pięknymi widokami i kojącym spacerem w upalny dzień. Podziwiając okoliczne szczyty oraz ściany kanionu, pewnie nieraz natkniecie się na sylwetki szybujących w przestworzach ptaków. W okolicach tych powszechnie występują m.in. sępy płowe, orły przednie, orłosępy, ścierwniki, sokoły wędrowne i jeżyki alpejskie. Po dwóch, może trzech kwadransach docieramy do Puente de Villacantal. Ten monumentalny XVI-wieczny most to fragment szlaku wiodącego z Alcázar do miejscowości Lecina lub Piedra Cantal, tak więc można tu dotrzeć również suchą stopą. Bez wątpienia jest to jedno z bardziej urokliwych miejsc w tej okolicy, ponieważ to właśnie tutaj płynący skalistym kanionem potok przeradza się w spokojniejszą rzekę. Planując tę wycieczkę, miałem zamiar zajść nawet dalej. Niestety, po kilkudziesięciu metrach okazało się, że w kilku miejscach robiło się już trochę za głęboko na taki zwyczajny spacer. Lekko przemoczony, postanowiłem więc wrócić do Alcázar. I nic straconego, bo dzięki temu zostało mi jeszcze sporo czasu, by pokazać Wam jedną z najbardziej znanych atrakcji tego miejsca, czyli Pasarelas de Alcázar, znane również jako Pasarelas del Vero. Jeśli zdecydujecie się na trasę, z której właśnie wróciliśmy, pewnie zechcecie też skorzystać z tej oferty. Niezależnie od tego, i tak przyjdzie Wam zapłacić za wstęp na szlak wiodący przez platformy. Ponieważ by dojść do wspomnianej już Cueva de Pica Martillo, trzeba zejść w dół, wykorzystując pierwszy etap płatnej trasy. Możliwe, że od 2023 roku wejście zostanie przeorganizowane. Jednak w tej chwili jest to po prostu najłatwiejsza droga. Ale spokojnie, ta atrakcja nie nadwyręży waszego budżetu, a w zamian za około 4 euro pozwoli wam podziwiać niższy odcinek rzeki z niecodziennej perspektywy. To właśnie między innymi na tym etapie rzeki znajdziecie powód, ze względu na który przestrzegałem Was przed spacerowaniem w dół jej biegu. Choć wyłaniający się ze spokojnego rozlewiska stopień wodny wydaje się niepozorny, nurt rzeki na tym etapie potrafi być na tyle silny, że w początkach XX wieku w tej okolicy zbudowano małą elektrownię wodną.
trakcie mojego spaceru minąłem zaledwie 4 osoby i miałem cały szlak praktycznie tylko dla siebie. Jednak jeśli macie zamiar odwiedzić Alcázar w weekend w szczycie sezonu turystycznego, warto zarezerwować bilety przez internet, gdyż w momencie przepełnienia wejście na szlak może zostać zamknięte do czasu rozładowania ruchu. Cała trasa ma długość około 3 km i spokojnym tempem z przystankami można pokonać ją w mniej niż 2 godziny. Już za bramą zamykającą ostatni fragment szlaku znajduje się taras widokowy, pozwalający w pełni docenić majestat kanionu, który właśnie przeszliśmy, oraz nacieszyć oczy widokiem na górującą nad nim warownię. Z tego miejsca można wrócić już bezpośrednio do miasteczka, kierując się szlakiem prowadzącym ku górze. Warto jednak zapuścić się jeszcze kilkaset metrów w dół, szlakiem, który doprowadzi nas do Puente de Fuentebaños, czyli urokliwego mostu, którego nazwa pochodzi od pobliskich źródeł, stanowiących niegdyś popularne miejsce kąpieli. Podążając tym szlakiem dalej, dotarlibyśmy do kolejnego pięknego miasteczka o nazwie Aske. Ja musiałem jednak zawrócić, bo przecież obiecałem wam jeszcze ciekawostki związane z jaskiniami. Na szczęście droga do Alcázar, choć wiedzie pod górkę, jest równie urokliwa co cała okolica. By wrócić do miasteczka, musimy bowiem przejść przez stary i trochę zdziczały gaj oliwny. Jeśli nie zabraknie wam sił i czasu, warto również przejść choćby fragment szlaku zaczynającego się na drugim końcu miasteczka. Chwilę po jego opuszczeniu drogę wskaże wam niewielkie korytko, którym w stronę miasta spływa cienki strumyczek. Jak za chwilę się przekonacie, instalacja ta znalazła się tutaj nie bez powodu. Również na tym szlaku podziwiać można panoramę miasteczka, rozmaite ptaki oraz formacje skalne. Po około 40 minutach wędrówki docieramy do Balsas de Basha Col, czyli cystern, które zaopatrywały Alcázar w wodę już od czasów rzymskich. Rywalizacja o prawa do położonego między Alcázar a San Pellegrín źródełka, z którego dopływa tu woda, była podobno przyczyną kilkusetletnich sporów między mieszkańcami obu miejscowości. Niewielka konstrukcja, którą podziwiać można przy jednym ze zbiorników, to jedna ze zbudowanych w okolicy współczesnych kopii, nawiązujących do XVI-wiecznej tradycji wznoszenia niewielkich kapliczek, zwanych Esconjuradero. Zgodnie z ówczesnymi wierzeniami, odprawiane w nich obrzędy odpędzać miały burze prowokowane przez wspomniane już czarownice. Dziś Balsas de Basha Col to przede wszystkim miejsce pikników i wypoczynku, w trakcie którego podziwiać można m.in. jaskółki pojące się w locie. Dalszy szlak wiedzie bezpośrednio do ostatniego punktu naszej dzisiejszej wyprawy. Choć interesująca nas ściana skalna rysuje się już na horyzoncie, dojście tam w upał zajmie dłuższą chwilę. Po drodze mijamy jeszcze niewielkie, kamienne chatki pasterskie, ale największe wrażenie robią tu jednak widoki oraz krążące nad głowami wędrowców sępy. Te ostatnie gniazdują na szczycie góry, w kierunku której zmierzamy. Niestety, uchwycenie ich przy użyciu mojej kamery nie należało do łatwych. W tym momencie zastanawiacie się pewnie, dlaczego ciągnę was aż tutaj. Odpowiedzią są mieszczące się tu jaskinie, znane jako Abrigos de Quithans. Co najmniej 5000 lat temu służyły już one jako schronienie dla mieszkańców tych okolic, którzy ozdobili część z nich malowidłami naskalnymi. Niestety, stan zachowania najbardziej dostępnych malunków sprawia, że trudno zauważyć te dzieła, nawet będąc kilka metrów od nich.
Mam nadzieję, że Wam udało się dostrzec dwa niewielkie ptaszki. W tej części pasma Sierra de Guara odnaleziono około 60 podobnych miejsc, które wraz z kilkoma set jaskiniami rozsianymi po całej południowej i środkowej Hiszpanii tworzą zbiór wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podążając dalej szlakiem, który przywiódł nas aż tutaj, można dojść do kolejnej jaskini, zwanej Abrigo de Chimiachas i słynącej z charakterystycznego malowidła przedstawiającego samotnego jelenia. Ja byłem już jednak zbyt zmęczony. Poza tym musiałem zostawić coś, co będziecie mogli odkryć samodzielnie przy okazji waszej wizyty w Alcázar. Mam nadzieję, że zarówno filmik, jak i samo miasteczko przypadły wam do gustu. Jak zwykle dziękuję wam za waszą cierpliwość, subskrypcję, łapki w górę oraz komentarze, dzięki którym razem tworzymy ten kanał. Muchísimas gracias y hasta la próxima.